Dzień dobry. Dobrze widzicie, za mną stoi nasz amerykański bus, a my wróciliśmy do Stanów i za kilka dni rozpoczynamy drugi etap naszej wyprawy przez trzy Ameryki. W zeszłym roku w kilka miesięcy przejechaliśmy całą Alaskę i Kanadę, w sumie jakieś 20 tysięcy kilometrów, a teraz w ramach drugiego etapu zrobimy coś, o czym marzy wiele osób, które myślą o podróży do Stanów, czyli przejedziemy klasyczną, kultową drogę 66. Zaczniemy w Chicago i kilometr po kilometrze przejedziemy starą 66, aż do Los Angeles, do Kalifornii, przez całą środkową Amerykę. Zajmie nam to też prawie 3 miesiące i przez te 3 miesiące codziennie o 19 będziemy publikować kolejne daily vlogi z tej naszej podróży. Będziemy odwiedzali stare miasteczka, widmo, takie opuszczone miejscowości, które na tej drodze zostały. Będziemy odwiedzali miejscowości na pustyniach, w których mieszka dosłownie po kilka osób i pokażemy Wam taką prawdziwą amerykańską prowincję. Zapraszamy na wspólne odkrywanie Ameryki. Jeżeli chodzi o pojawianie się na lotniskach, to są dwie grupy ludzi. Pierwsza, taka jak ja, to ludzie, którzy, jak mają napisane na bilecie, że mają być 3 godziny przed, to lubią być 4 godziny przed, żeby czuć się komfortowo. A druga grupa, taka jak Ola, uważa, że nawet 3 minuty przed odlotem to i tak za dużo, bo będą się nudzić. Także dzisiaj jesteśmy na ostatnią chwilę i gonimy na lotnisko. Będziesz się jeszcze nudzić? No nie wiem. W ogóle to przy próbie internetowej odprawy Ole odprawiło bez problemu, a u mnie wyskoczyło, że moja wiza do Stanów jest nieważna i nie mam prawa lecieć do Stanów, więc mam nadzieję, że zaraz to bez problemu wyjaśnimy. Ale jakby co, Ola wzięła swoje prawo jazdy i będzie sobie radzić sama. A moja wiza jednak jest ważna, także chyba mnie wpuszczą do Ameryki. Ale pomimo tego, że się ładnie ogoliłem, ubrałem w kolorową, wesołą koszulkę, to jak zwykle trafiłem na losową, przypadkową kontrolę na obecność ładunków wybuchowych. Ponoć kontrolują jedną na kilkadziesiąt osób i zawsze to jestem ja. Okazało się, że jednak moja wiza jest ważna i w ogóle przy tej okazji chciałem odpowiedzieć na pytanie, które wiele osób zadaje na temat tego, jak w ogóle zdobyć taką wizę do Stanów i czy to takie ciężkie, żeby legalnie polecieć do Stanów. Przede wszystkim wiele osób mieli sobie wizę pracowniczą czy zieloną kartę z wizą turystyczną, bo pozwolenie na pracę w Stanach jest dosyć ciężko, ale wizę turystyczną jest dostać bardzo łatwo. Jedziecie po prostu na rozmowę w Krakowie albo w Warszawie i tam Wam urzędnik zadaje kilka pytań na temat Waszego wyjazdu i zazwyczaj już tydzień później macie wizę w swoim paszporcie, a właściwie nie tyle wizę, co tak zwaną promesę wizy, czyli coś co wygląda tak mniej więcej, o. I to Was upoważnia do tego, żeby próbować dostać się do Stanów przez najbliższe 10 lat, bo to nie jest jeszcze gwarancja, że Was wpuszczą do Stanów, bo za każdym razem jak lądujemy w Stanach, to jest jeszcze rozmowa z urzędnikiem, który nas pyta o cel naszej podróży, o to, czy mamy bilet powrotny, gdzie będziemy nocować w pierwszy dzień i na tej podstawie dopiero przyznaje nam właściwą wizę, nie na 10 lat, tylko zazwyczaj na 6 miesięcy. Czyli tak jak my teraz wracamy po raz kolejny do Stanów, to nie musiałem nowej wizy wyrabiać, tylko korzystałem z tej samej, a problem polegał na tym, że tą wizę mam w starym paszporcie, który tak jak widzicie jest przedziurawiony, a teraz mam już nowy paszport i muszę latać z dwoma. I po prostu system czegoś takiego nie przyjął, ale jak pan ręcznie to wszystko wklepał, to się okazało, że już nie ma żadnego problemu. Także tak, może zdarzyć się taka sytuacja, że dolecicie do Stanów, pójdziecie na rozmowę z urzędnikiem i on was nie wpuści i zawróci do Polski. Ale takie rzeczy się dzieją tylko, jeżeli mają dowody na to, że ktoś już był w Stanach i złamał warunki wizy i nielegalnie na przykład pracował na wizie turystycznej. Także jak tego nie robicie, to się nie ma czego bać. No i mówiłem, że ledwo zdążymy. Tak, jeszcze mamy godzinę. Nie wiem.
Dobrze. Dziękuję. Pan właśnie przyszedł i powiedział Oli, że w razie emergency Ola będzie musiała wyrwać drzwi i wyrzucić na zewnątrz, więc już ćwiczy. Ale dzięki temu siedzimy na szerszym takim przejściu przy wyjściu ewakuacyjnym. Jest strasznie dużo miejsca na nogi, a mi zawsze tego brakuje w samolocie. Zobaczcie, ile mam miejsca. A Ola to już w ogóle nie używa, marnuje się miejsce. Ja tutaj tam położę po prostu. Także warto w takich miejscach siadać. Krótka przesiadka w Helsinkach i stąd już bezpośrednio lecimy do Chicago, jakieś 9 godzin lotu. Lataliśmy już chyba setkę razy, a z 50 to na pewno, ale miejsce przy oknie zawsze cieszy. To jest nasz internet i numer telefonu. Paweł wcześniej nam zamówił i przywiózł nam taką kartę, żebyśmy sobie od razu uruchomili i od samego początku już mieli. Ale super. Welcome to the United States of America. Przez najbliższe dni będziemy mieszkali u naszych widzów, Polaków, Agnieszki i Michała. I myśleliśmy, że wylądujemy gdzieś na podłodze, a oni nam przygotowali pokój i nawet takie łabądki nam zrobili. A tutaj sobie Agnieszka i Michał wybudowali specjalnie, żeby nasze vlogi oglądać lepiej. Więc tu na ekranie vlogi są. A tu sobie siadają. Boże, na ile to jest osób? Każda nasza podróż wygląda tak, że jak już wylądujemy w jakimś miejscu, to nie ruszamy od razu w trasę, bo potrzebujemy kilku dni, żeby przygotować auto, ogarnąć jakieś formalności. I to nigdy nie jest tak, że tego samego dnia się od razu rusza. Dlatego, tak jak zauważyliście, przylecieliśmy tu z Olą tylko we dwójkę, a dopiero za 6 dni dolatuje do nas reszta ekipy. I w takich dużych miastach zawsze jest problem, gdzie się podziać, bo hotele są bardzo drogie, a w parku ciężko rozłożyć namiot. I po raz kolejny przekonaliśmy się, że mamy szczęście do dobrych ludzi, bo dostaliśmy zaproszenie od Agnieszki i Michała, którzy tutaj mieszkają i którzy się zaoferowali, że za darmo możemy u nich pomieszkać. I po raz kolejny zostaliśmy strasznie miło przyjęci przez Polonię mieszkającą w Ameryce. A w ogóle to pomimo tego, że w Chicago jest już lato i jest 30 stopni, to przywitała nas bardzo deszczowa pogoda. I... O, a tam Michał. Na tyle deszczowa, że Michał musi wylewać wodę. Wow. Lecąc z Polski do Chicago mieliśmy zmianę strefy czasowej o 6 godzin, czyli tak naprawdę nasza dzisiejsza doba nie miała 24 godziny, tylko 30 godzin. Bo w Stanach jest 11, ale w Polsce jest już 5 rano. I przez to, że jest taka zmiana czasu, to organizm trochę świruje i pojawia się coś takiego jak jet lag, czyli właśnie taka dezorientacja związana ze zmianą strefy czasowej. I ponoć były jakieś badania, które mówią, że człowiek potrzebuje mniej więcej jeden dzień na przestawienie się o jedną godzinę zmiany czasu. Czyli przy 6 godzinach potrzebujemy około 6 dni, żeby się całkowicie przestawić. Ale jednym z najlepszych sposobów, jak się leci w tą stronę, czyli na wschód, ale jednym z najlepszych sposobów, żeby jak najszybciej przejść ten jet lag, kiedy się leci w tą stronę, czyli na zachód, w kierunku Stanów, to wytrzymać ten pierwszy dzień jak najdłużej. Także my wytrzymaliśmy do już ponad 5 rano czasu polskiego. Mamy nadzieję, że jutro trochę odeśpimy i że już od jutra będziemy mogli działać na pełnych obrotach i że za parę dni... Chyba jeszcze nie działam na pełnych obrotach.
bo przez najbliższe kilka dni ogarniamy samochód. Za środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, za 5 dni przylatuje do nas reszta ekipy i ruszamy na drogę 66. Dobranoc. Tak jak widzieliście na odcisku, Paweł przywiózł nam kartę z internetem. Oficjalnie jest podane, że to jest nielimitowany internet, ale w praktyce to jest jakieś 50 giga miesięcznie, więc nie wystarczy to na to, żeby ładować codzienne vlogi, bo codziennie potrzebujemy około 10 giga załadować na internet. Czyli jak robimy to raz na tydzień, to już się robi 70 giga. Dlatego ten internet mobilny raczej będziemy używali do prowadzenia Facebooka, Instagrama, bloga itd. A raz na tydzień będziemy potrzebowali znaleźć czy to jakąś bibliotekę z internetem, czy jakiegoś McDonalda, czy tak jak tutaj, może się uda, że znajdą się jacyś Polacy mieszkający na naszej trasie, którzy nas zaproszą i udostępnią internet. I to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, żeby właśnie udało nam się te vlogi w sposób ciągły publikować. Więc jeżeli ktoś z Was mieszka gdzieś w środkowych Stanach, nawet nie na samej drodze 66, ale tak do kilkuset kilometrów od tej drogi, bo my bardzo często będziemy odbijać. Jeżeli ktoś z Was tam mieszka i chciałby nam udostępnić na jedną noc internet i pralkę, to będzie nam bardzo miło. Jeżeli macie taką ochotę, żeby się z nami spotkać, to prosimy o kontakt na maila 3ameryki@busemprzezświat.pl. I już teraz też chciałem dać znać, że ten drugi etap naszej podróży skończy się w Kalifornii. Więc jeżeli ktoś z Was albo ktoś, kogo znacie, mieszka w Kalifornii, nie musi to być Los Angeles, może to być nawet inna część Kalifornii, i ma kawałek podwórka, na którym moglibyśmy naszego busa zostawić znów na kilka miesięcy, żeby sobie przezimował, to będzie nam bardzo miło, jak taka osoba się do nas odezwie, bo coś będziemy musieli z tym busem zrobić w przerwie między drugim a trzecim etapem, bo znowu będziemy musieli wrócić do Polski, żeby trochę popracować i żeby zarobić pieniądze na kolejny etap. Więc fajnie by było, jakby ktoś kawałek podwórka udostępnił. To nie musi być garaż jakiś zadaszony ani z tym stylu. Wystarczy nawet przed domem kawałek asfaltu, gdzie ten bus legalnie będzie mógł postać i na nas poczekać. Dzięki. I do jutra.